Adam miał okazję zobaczyć wielki świat. Przez kilka miesięcy był w Stanach Zjednoczonych i od pierwszego dnia pobytu był pewien, że jego miejsce jest tu, na podlaskiej wsi. Teraz szuka partnerki, która tu przyjedzie i być może zostanie z nim do końca życia. Jaki jest Adam i jaka powinna być jego wybranka? Przekonajmy się. Interesuje się informatyką, historią i majsterkowaniem, w każdej postaci mechaniko. Rozkręcanie, skręcanie, naprawianie, chociaż już z naprawianiem i tym skręceniem niekiedy nie wychodzi. Dzień dobry, Marta. Adam. Bardzo miło. Adam, wzajemnie. Wiesz, że ty jesteś jednym z najmłodszych naszych kandydatów. Jesteś gotowy na pewno? Tak, tak. Wydaje mi się, że po to było to zgłoszenie wysłane, że jestem na to gotowy. Gospodaruję razem z rodzicami na gospodarstwie troszkę ponad 30 hektarów. Zajmuję się produkcją mleka. Ile ma? Około 3 miesięcy. On potrafi wszystko zrobić. Lubi robotę ciągnikami. To jest jego pasja. On lubi. Na ciągnik on już teraz to raczej mnie nie daje siadać, tylko woli sam. A co ty najbardziej lubisz w tej pracy? Najbardziej maszyny. Jak człowiek wsiada na tą maszynę, wyjeżdża i cały dzień go nie ma, jest panem wszystkiego. Zaplanował sobie zostać tutaj na gospodarstwie. No i jeżeli któraś, która pisze, nie ma takiego zamiaru, to lepiej, żeby nie pisała. Żeby musi być mądra i towarzyska. Sam uchodzę za osobę towarzyską, taką, która w miejscu nie wytrzyma zbyt długo. Preferuję brunetki. Lubię dziewczyny raczej wyższe. Musi być energiczna, wesoła, no i mieć dobry charakter. Żeby nie było kłamstw i nieuczciwości. Adam na tym punkcie to on jest wrażliwy i delikatny i on to wyczuje. A byłeś już kiedyś zakochany? Chyba tylko raz mi się to zdarzyło. Kiedyś w przeszłości. No, ale człowiek, powiedzmy, strasznie się na tym zawiódł. Od tamtej pory, nawet jak się poznaję dziewczyny, to trzymam się do nich trochę na dystans. Nie jestem osobą, która od razu się otwiera. Muszę tę osobę poznać. Może za dużo sobie obiecywałem. Dziewczyna miała charakter dominujący. Ja też posiadam taki charakter. No i to się nie sprawdziło. No jesteś gotowy, żeby się otworzyć i kogoś poznać? Tak. Myślę, że już jestem na to gotowy. A jak już jesteś pewien, to potrafisz pokazać uczucie? Tak, na pewno. Jakby to była ta osoba, potrafiłbym to okazać. Byłaby, jakby to powiedzieć, najważniejsza osoba, dałbym jej to odczuć. W pierwszej chwili może taki romantyczny nie jestem, ale kolacje, spotkania, spacery, na pewno by były takie rzeczy. No masz jakieś wyobrażenie, jak miałaby wyglądać twoja rodzina? Jakby już ta osoba była, to dzieci. Najlepiej trójka. Nie musiałaby pomagać mi w tych pracach. Głównie mi by chodziło o zajęcie się domem, ciepło rodzinne. Hej dziewczyny, jeśli chcecie poznać przystojnego, wygadanego, nieco zwariowanego, ale kulturalnego chłopaka, piszcie do mnie listy, przeżyjecie przygodę życia, której na pewno nie będziecie żałować. Pokażę wam piękno naszej podlaskiej przyrody, naszą gościnność, jak i wiele innych atrakcji. Piszcie do mnie, na pewno przeczytam wszystkie listy. Chciałabyś poznać uroki podlaskiej wsi u boku Adama? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Adam.